Wyrzuciło go. Dobry, dobry. Fajnie, super. Ale cię wybiło, za bardzo, za dużo dałeś, nie? Nie, to jest specjalnie, bo za pierwszym razem jak... Za pierwszym razem. No, za pierwszym razem jak podjeżdżałem, za bardzo mnie wybiło i mnie zniosło, no, nie? No, no, no. A za drugim razem wiedziałem, że się muszę to rozpędzić, bo jak się tutaj wybije, w miarę jest szybko... Jakby wolniej jechał, bym po prostu stracił prędkość przez ten wyskok, nie? A no, wiedziałem, że i tak mnie wybije, że tu musiałem rozpędzić bardziej. Spoko. Szczęśliwa tu mając proste zajęcie, mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko, mogę wszystko, mogę, mogę. Tylko dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko, mogę wszystko, mogę, mogę, mogę wszystko.
teraz z tego planu. Dobra. Dobry, ale jeszcze raz. Ja muszę się do ciebie ma nie wydać, tak? No. No, bo ja będę kręcił tu od słońca. Czyli tak. Z tamtej strony może być cesar. Może być widać cień. A, dobra ja woda. Dobra woda. Rzeźka, bo to jest strumyk. To jest strumyk. Nie wiem skąd on płynie, ale jest... Zdatny do picia i fajnie. Ale jest bardzo czadowy. Jak tutaj... Bardzo dobra. I to jest normalna woda do picia, dobra. I ten... witajcie na kanale Sławek Motovlog. Dzisiaj jestem z Maxem, piąteczka. Lataliśmy dzisiaj sobie turystycznie. I właśnie było pytanie, ktoś tu napisał... jak z tymi Chińczykami, dlaczego nie ma żadnego serwisu do nich? I jakby zrobił taki serwis ktoś, kto byłby bogaty. Tylko kto by się podjął takiego przedsięwzięcia, żeby serwisować chińskie aluminium, które już, przy demontażu już można zrobić no właśnie, bałagan. Najgorsza rzecz to są te właśnie ten, że to nie jest aluminium, tylko to jest jakiś gównolit i to... Te śrubki, one strzelają, już nawet nie da się rozebrać czasem, bo no już właśnie, jest takie zapieczone. Delikatne, to wszystko jest takie delikatne tam. I to się zapieka tak trochę. Mi się zdaje, że dlatego tam nie chcę tego robić, bo to jest duże ryzyko, że coś pourywa wszystko. W silniku te śrubki się zapiekają. Chyba, że się jakiś... A, znowu... Nawet jak dobrą śrubę, to te wszystkie gwinty w bloku to są takie... I te gwinty się psują. A znowu w kołach czy gdzieś, to te śrubki się odkręcają. Takie jakby jak jest zimne, to się odkręca, a jak jest ciepłe, to się w ogóle później nie da odkręcić, tylko się urywa. I też przypominam, że jak ktoś by chciał załóżmy robić remont takiego Chińczyka, jak oddajesz komuś do remontu, zależy od okolic, w której robisz, co nie? Od, nie wiem, regionu. A taki remont u, nie wiem, mechanika to średnio 5-8 stóp, co nie? Za samą robociznę. Plus części, to ci wyjdzie około 1000-1500 za części i za remont z takiego chińskiego silnika, a tyle kosztuje praktycznie nowy, to... Ale ty mówisz w cenach teraz normalnych crossów. Firmowych, czy... Tak, 1500 za remont firmowego. No ma Chińczyków. Aha, Chińczyków. No w sensie, no, dajesz załóżmy 500 komuś za remont. Kupujesz te części i oddajesz mechanikowi. Mechanik ci też policzy za robotę, ci za darmo nie zrobi tego, co nie? No, to zapłacisz załóżmy, nie wiem, te 5-8 stóp za robotę. Plus jeszcze tam parę stóp za części, bo na Mac parę stóp wyszło za te części. No, bo gadamy o Chińczykach tak. No i ci wyjdzie troszkę mniej może jak za nowy silnik, a to jest... To lepiej kupić nowe, dlatego nikt nie remontuje, nie serwisuje, tylko trzeba pilnować właśnie tych śrubek, żeby to wszystko było na miejscu, a nie pogubione, bo później się leci reakcja łańcuchowa jest. Jak we wszystkich crossach. To zrobienie takiego serwisu, to by musiał być tego dużo. No to w każdym mieście, jak to jakby był jakiś jeden cwaniak, to by serwisował Chińczyki. Ale znowu w takim mieście ile jest? Z 5-10 crossów jakichś takich, no to by nie miał też zarobku. Może to się nie opłaca. A nie tylko Chińczyki. A zwykli mechanicy, fachowcy, którzy remontują motory, nie zajmują się raczej Chińczykami. Bo jest z tym za dużo problemu, bo z tym samym odkręceniem. A pytałeś, czy jakiś mechanikarz się zajmuje, czy nie? Ja nie, no bo ja Chińczyki no nie miałem. Ja nigdy nie miałem, ale ty miałeś tego. MRF-a. 140. Motocykl. Nie, no może jest, pewnie są jacyś mechanicy, którzy się tym zajmują. No nie wszyscy praktycznie. To sam robiłeś, było trochę roboty przy tym, bo to. Tam zawsze jest coś roboty. MRF-ka to jest motor dobry na sezon. Po sezonie wszystko się zaczyna przyjść, przynajmniej u mnie. Tak jak każdy Chińczyk, no. Jest Alfa Rady długo trzymały. Ale Alfa Rady, patrz, jeździliśmy 2 no. czy 3 lata nawet i one się nie psuły, tylko trzeba było pilnować tego. Ostatnio jeszcze gościu na Alfa Radzie do mnie pisał 3 lata, ten co już jeździ chyba za 2. Patrz, te pierwsze Alfa Rady, one najlepiej latały. Te pomarańczowe, te pomarańczowe. No. One cały czas latają jeszcze. I te plastiki nawet miały dobre, że się nie łamały. I od tych filmów, co na kanale z, nie wiem, z rok czy 2 lata temu, to one jeszcze latają. A później jak zrobili te X-Motosy, to one co? No nie wiem, w sumie dalej co. One były niby mocniejsze, ale no też latały. Ale tam zawiecha była do dupy, podobno. I się na tym jeździło. Przecież jeździliśmy, jest tyle filmów, co żeśmy jeździli. Tak mówili, że się na tym jeździ jak na Lęcinie, że taka zawiecha jest. Aha. Ale Alfarady były miękkie nawet. Nie wiem, ale i posprzedawali nie. Wszyscy, to było tak na 2 lata. Ja na Alfaradzie może pół kilometra przejechałem maksymalnie. Tak łącznie. No i co teraz, skąd tu mechanika wziąć? No, raczej sobie sami pany, no bo co zrobisz, jak
Jak masz w mieście, mieszkasz gdzieś, przecież nie będziesz dawał gdzieś do Warszawy czy gdzieś, to wysyłał to, ten motor, żeby ci naprawili tam coś. Ja mogę robić to. Jak nie masz w mieście mechanika. Ja mogę robić to, jak się śruby będą urywały przy odkręcaniu, no to... No Max się bawi, no Max naprawia wszystko, co, jak leci. No, ale czasem są problemy. Czasem stoi motor, no, miesiąc, bo nie ma części i trzeba jeszcze coś kupić. A tutaj właśnie z tymi częściami do Ferrara, do tych Chińczyków, to ja nie wiem jak, to jest podobno jakiś dealer, co sprzedaje te części. No nie mam pojęcia, że do Ferrara aż tam Chińczyków. Tam gdzieś chłopaki zamawiali, ale ja nie wiem gdzie. Jak zamawiam części, to do MRF-ki. Też do MRF-ki masz sklep ten, nie? No, to do MRF-ki jest sklep, a do tych Alfaradów to... masz wszystko, do Alfaradów trzeba... Były, a teraz to nie wiem. Może na internecie po prostu, nie wiem, z Allegro gdzieś. Nie wiem. To się dowiedzisz tam, do własnych. No to nie ma, no to bata, jak nie masz mechanika, no to musisz sobie zrobić sam, nauczyć się. To nie są trudne rzeczy. Tylko, że tak... silnikiem to rozebrać później, co nie da. Ale tyle poradników jest na internecie, a w Chińczyku jak coś zepsujesz, to nie jest koszt, tak jak nie wiem, w Hondzie coś źle zrobił, to nie jest parę tysięcy, tylko to jest parę stóp tam, nie, załóżmy. No, to... Więc na tym się można uczyć. Tylko, żeby te części były do kupienia, że zanim ruszysz, to sprawdzić może, czy ta część jest w sklepie gdzieś do kupienia. No, przydałoby się. No, to trzeba mieć kontakty, już nie wiem, gdzie oni szukali, ale były dwa nawet, dwóch dealerów, co załatwiali te części. Dzwonisz do niego, potrzebuje to i on cię może z Chin sprowadzą. Czy skądś, nie wiem, ale to było niemiecki przecież Alfara. Nie mam pojęcia. Ja też, to jest głęboki temat. A nawet nikt nie lata i nawet nie ma się kogo spytać, bo już wszyscy posprzedawali i nie teraz... sprzedawali. Już jeszcze latają. Latają? No ten, kto jeszcze nie sprzedał, w sensie ten, kto nie sprzedał, to lata cały czas. Aha, no to ja nie spotkałem. Tylko te Alfarady też tam, nie wiem, ja z nimi... Nie wiem. Jak to powiedzieć? No, Alfarady się na takie tereny jakby nasze nie nadają, takie ostrzejsze jazdy. To się trochę denerwuje, wiesz, jak... Chcesz gdzieś podjechać, potem musisz czekać, 20 minut. Nie, gadasz, no takie góreczki jak tutaj były, no to spoko. No biorę, no takie góry. W sumie to też zależy od ridera, no bo to wiesz, zależy od ridera, jak się nie boi, jak mu da palnik, to poleci. No przecież ten... Piotrek jak latał, nie? Przecież Piotrek jak latał i się nie bał i tyle filmów. No to fajnie, bo się nie na X-Motosie później też latał, jeszcze lepiej. No, to jest motocykl mocniejszy. Ale to trzeba samemu sobie, jak kupujesz, no to musisz już się dbać o to, bawić się tym. No. A jak ci się nie chce się bawić, to kupujesz skuter. Albo rower. I tyle co my wymyślili, to tyle, że jak nie masz mechanika w mieście albo gdzieś znajomego, bo to trzeba dowieźć, zawieźć. Nie każdy to ten. Dowieź, zawieź. Jak nie masz transportu jeszcze. A ty będziesz miał pitepkę? Nie. No na razie jeszcze haka nie mam u siebie. Jak masz transport, to ten. To przybierz Chińczyka do Maxa i Max go... Max go rozbierze i zobaczymy, czy da się złożyć później. No bo tak trzeba się z tym liczyć, że możliwe, że coś się połamie. Jednak się rozbierze, to się jasno się złoży. No i te gwinty nie wiadomo od kogo, bo to jeden kupił od drugiego, coś zaczął robić, a urwał gwint, a dobra, sprzedam. Drugi wziął, nawet nie wiedział o tym, zrobił coś innego, urwał gwint, a dobra, sprzedam. I później patrzysz, a tam 10 gwintów urwanych. Jak miałeś nieraz coś było, że tu gwint, tam też gwint i trzy gwinty do roboty. Co nie? I zdarzają takie niespodzianki. No to robi, i później to się wychodzi o mechanika normalnym, właśnie. Jak do aluminium, to sobie normalnie zrobisz, to tulejka jakoś tam włożysz i to się będzie trzymać. Jak taki gówno licie, to tulejkę włożysz, mocniej dokręcisz, to się znowu pęknie. Tylko nawet nie da rady pospawać przecież, bo to odpada zaraz. Właśnie no. Jest o tyle lipa, że to aluminium to nie jest aluminium, tylko jest takie do dupy aluminium. Nie da rady pospawać. Czy spawane było? Nie mam pojęcia, czy to się da pospawać, czy nie spawałem tego. Nie pytałem się nikogo, czy spawało chińskie aluminium. Ale nie, przecież jak... Dasz mi dokończyć? No. W Hondzie załóżmy, jak masz coś z aluminium, to jest takie już, wiesz, dobrej jakości. A w Chińczykach masz takie już, takie z gówna, że tak powiem. O, ktoś leci. Zresztą pęka, się łamie, kruszy, to jest takie kruche strasznie. Ale przecież Piotrek spawał trzymak na wahaczu, trzymak łańcucha, co mu odpadł. I ten zaczep do trzymaka, to spawał chyba. Nie wiem, nie pamiętam. To chyba się dał, to może trzeba umyć. Nie wiem, ja spalać się, nie umiem zbyt. No i o Chińczykach trzeba gadać z tymi, co mają, to jak będą, kiedyś spotkam kogoś na Alfaradzie albo Ismotosie, to spytam się i ten.
gdzie oni te części kupują i czy jest jakiś mechanik tutaj w Nysie i w okolicy Nysy, no bo my tu mieszkamy, żeby naprawiał takie rzeczy. To ja jestem. Tam to ty jesteś. No to zobaczymy. No, a w Brudniku jest jeszcze dobry mechanik. Tylko już ten taki markowy model też robi. Nie wiem, czy Chińczyk, ale nie, no, jest dobry mechanik też w Brudniku. Są, tylko trzeba poszukać. No to by było chyba na tyle o tych chińskich sprzętach. No one są fajne, bo no, są 10 razy tańsze. Gdy tam nie płacisz 30. No to wiadomo, no po to. No. Gdyby nie były tańsze, to by się nie kupowało Chińczyków, nie? To, no to masz już. No i to masz już przelicznik na te problemy. Na jakość. No to wiadomo, na jakość. No jak normalny motor ci kosztuje nowy, nie wiem, 50 tysięcy salonu, a Chińczyk ci kosztuje 7, no to wiadomo, że będzie dużo gorsze, nie? No. Masz coś za coś. Cenę za jakość. I to jest właśnie odpowiedź na te problemy. No i tyle, no i nie trzeba się serwować. I zaczyna chyba, nie wiem, nie, to z drzew chyba krofi, bo chmur nie ma. No i to jest zabawa, jak ty, i możesz poświęcić czas, a nie pieniądze na dobry sprzęt, tylko trochę mniej pieniędzy i czas, swój czas na zabawę w mechanika, pobawić się. No, bo samemu się coś nauczyć. I poznać różne patenty, jak naprawić zerwany gwint i takie tam. To jest fajna zabawa. Polecam. Max, też polecasz. Ty, ciebie to wciągnęło trochę. Fajnie się bawisz? Fajnie. No, musimy twój garaż kiedyś pokazać. No, ja sobie posprzątałem tą ostatnią. Bo to jeszcze nie wiecie. Ale... to się dowiecie może kiedyś, jak posprzątasz. Ja już przecież posprzątane mam. Tak? No. No to musimy się umówić. To teraz przejdziemy do garażu, nie? Aha. No to zobaczymy, ale jakby nie wyszło. No i to, i te Chińczyki. Pada coś, nie? Coś kropi, tylko no. Tylko puste nie było, coś kropi. Może śnieg. Z drzew. Zaraz spadnie. No nie, skąd? Mi już ręka trochę zmarzła, więc... Hu, ale mi ręka zmarzła i to by było na tyle, no to pada deszcz! No i dokończę. No i tak się rozgadałem, że mi bateria padła. Ja... 10 minut o tym samym. Nie wiem. Ile nagrywamy? Co no, mikrosami. 2-3 zdania powiemy no, i lecimy. No jest tak, że trzeba szukać. I to by było na tyle, no to trzymajka się, do zobaczyska. Hej! Hej.